Was w ten piękny dzień u nas odpustowy. Jest rano, w czwartek rano. Tam już wszędzie są nudy, jak to mówię. Gdzie nie popatrzeć, tam są budy. O. No. A my się spieszymy, żeby do kościoła zdążyć na czas. A ja jeszcze się muszę iść pomalować, także witam Was serdecznie, zapraszam na dzisiejszy vlog. Idziemy do kościoła, pełno ciasteczek. Niebem stronę, cała ulica i w tamtą stronę i tam aż pod las prawie. No, to jest zawsze największy odpust w okolicy. Oh,
kucyk tam jest, nie wiem czy go widać. Chyba jest nieostry. A tam znowu są, tam jest Wiki i Zbyszek. A tam dalej jest taki niby plac zabaw, znaczy się wesołe miasteczko mini. Ale tam nie idziemy, bo my nie jesteśmy małe dzidzi. A poza tym... Są tam też dmuchańce różne. I tam też pociąg jedzie. Smok. Karuzeli tu nie widzę dzisiaj. No, a tak to wygląda z zewnątrz, na zewnątrz. Muzyczki to pewnie będę musiała szybciutko stąd uciekać, żeby mi tam coś nie złapało. Wszędzie są te budy. A pogoda taka sobie. Już były takie ciemne chmury, znowu jest troszkę jaśnie, zobaczymy, czy przyjdzie do nas burza, czy nie. No i tutaj jest zupa rosół dla Wiki i dla Zbyszka. Tutaj mamy filety z kurczaka. Mój zamiennik ziemniaków, czyli kalafiór. Ja tam za ziemniakami nie tęsknię. Tu są ziemniaki dla Wiki, dla Zbyszka. Tu mi się ten zupka rosół z lanymi kluseczkami robi. A tutaj mamy kapustkę. I to dzisiejszy nasz obiad będzie. Deser to już będzie później, bo dzisiaj mamy wyjątkowo wcześnie obiad. No, dzisiaj mamy wyjątkowo wcześnie obiad, jak na świąteczny dzień, bo z kościoła przyszliśmy w sumie wcześniej niż jak normalnie do kościoła chodzimy. Nie szliśmy na działkę, pogoda się tam będzie kiepścić chyba, także, a my dzisiaj śniadania nie jedliśmy, to od razu robimy sobie obiad, a deserek się zrobi później. Kupiliśmy tam parę ciasteczek, tak dosłownie po jednym z każdego dla każdego. No to później wam pokażę, a ciasta nie rozmrażałam, bo mi się wydaje, że tam to starczy, ewentualnie jeszcze zrobię coś z bitą śmietaną i truskawkami później, ale to później. No to by było tak na razie, za chwilę wam pokażę, jak u nas wygląda na balkonie teraz. Znaczy u nas na balkonie, widok z balkonu. Możecie słyszeć w tle tam znowu na tym boisku szkolnym. To tam znowu jakaś imprezka po prostu jest z tej okazji odpustu. Tam nie byliśmy, jak chodziliśmy tutaj, wam pokazywałam. Tam też są te dmuchańce i coś tam jeszcze, ale my tam już nie szliśmy. No, już nas nie bawi to chodzenie, bo na tych budach wszędzie jest w sumie to samo, to się powtarza wszystko. Tyle, że to jest na całą tutaj długość ulicy. No, dobra, to za chwilę wam jeszcze pokażę z balkonu i my będziemy zaraz jedli. No, korzystam z tego, że mąż pali na balkonie i jest zamknięty balkon i okno, bo inaczej nie mogłabym teraz nagrywać, bo tak ta muzyka stamtąd idzie. No ale cóż, czasami tak jest, że się ludzie po prostu mają też prawo bawić, tylko nie wszyscy to lubią, nie? No, znaczy się lubią. Muzyka jest fajna, tylko nie tak jak cały czas człowiek jest z nią bombardowany, ale mniejsza z tym. Kartka z kalendarza na 17 czerwca, jest to piątek, 165 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Adolf i Laura oraz Adolfa, Agnieszka, Albert, Awit, Awita, Drogomysł, Franciszek, Hipacy, Izaur, Izaura, Marcjan, Nikader, Nikandra, Radomiu i Waleriana. Solenizantom życzę wszystkiego najlepszego. A przysłowie: grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca. Jedno tylko było. Świt o 3:22, wschód 4:12, zachód słońca 21:01 i zmierzch 21:51. Nietypowe święta to dzień walki z pustynnieniem i suszami, święto wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz dzień czołgisty. I mój tata miałby święto, a ja sobie teraz tutaj coś wyłączyłam.
Mój tata po prostu w wojsku był czołgistą. No, a teraz cytat dnia. Należy odróżniać ludzi zdolnych od ludzi zdolnych do wszystkiego. I to powiedział Tadeusz Gitzgier. No, to wszystko, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza na następny dzień. My teraz zaraz będziemy sobie tutaj świętować, jesteśmy po obiedzie. Pogoda tam się robi tak, jakby miało padać. No, zobaczymy, jak będzie. Ja na razie mam tutaj w szklance wodę gazowaną. Po prostu nie w szklance, tylko w takim kieliszku, co kiedyś mąż przywiózł z delegacji. A tam się robi kawka, taka jak lubię. Sama się robi, rączkami wikuni. No i jeszcze będą ciasteczka. O, już kawusia idzie. O, proszę, proszę. Tylko się warstwy jeszcze nie wytworzyły. Nie zrobiło się, bo się wymieszało. Wymieszało się, no bo to ten. A tutaj mam jeszcze resztę kawki, która się tutaj nie zmieściła w tej szklance, bo ona nie ma dużej pojemności. A tam jest kawa. I ciasteczka idą. Jeszcze, no. O, zaraz je sfilmujemy. Ciasteczka odpustowe. Takie kupiliśmy. To są wszystkie? Tak. No to mi brakuje kilku. Nie brakuje. Takie z pierniczków nie było więcej? No, są z pierniczków tam. Ale mi się wydawało, że ja brałam trzy rodzaje pierników. Nie wiem. Wszystko, co było w torebce, wyciągnęłam. Tata musiał zjeść po drodze. Nie, tata po drodze nie jada. Dobra, no takie mamy ciasteczka i to nam dzisiaj wystarczy do świętowania, a potem może się zrobić coś jeszcze z bitną śmietaną i truskawkami, ale to później zobaczymy. Dzisiaj, że my dzisiaj tak wcześnie jedliśmy obiad, to dzisiaj trzeba będzie jeszcze zrobić kolację. Nie wiem, jak to będzie. Czy nam się będzie chciało? No bo jak się ciasteczka zje, w sumie jest już dopiero w 2:30. No to rzeczywiście dzisiaj się pospieszyliśmy z tym wszystkim, ale na spacer nigdzie nie idziemy. Mam nadzieję, że będzie padało i te truskawki mi tam podleje. Głowa mnie dzisiaj boli. Wstałam z bólem głowy. Bałam się, że jak ja to pójdę na tą procesję z tym bólem głowy. Wcześniej mi to jakoś tak, wiecie, dało się. Ale teraz mi znowu narasta, ale też i widać, że tak jakby się zbliżała ta burza, bo mają być burze i widocznie ja to tak jestem widocznie meteopatą i mnie po prostu boli mnie na ten, ćmi mnie na ten, na burzę pewnie. No tam dzisiaj w tej byłej szkole, tam jest fort, jak to się nazywa? Wiki nie słyszałam. No, tam gdzie się rekonstrukcje robią tych różnych walk, oni tam sobie tam też część wynajmują, no to tam jest też i nie wiem, czy wóz strażacki, czy policja, czy coś, i tylko co chwilę robi io, a w międzyczasie muzyka i w międzyczasie jeszcze facet gada do mikrofonu. Normalny, istny dom wariatów. Io. A tu nasz kuzi się tak pięknie wystrojony. Jak stróż w Boże ciało. Nieprawda. A ja ciebie chciałam filmować, a mój otwór gębowy sfilmowałam. Otwór gębowy. No, dobra. To by było na razie tyle. Jak meduza, tak. Polipa. Otwór gębowy. No. To my się teraz zabieramy za kawusię. No i nastała wreszcie cisza. Tam w oddali widać, nie wiem czy to będziecie widzieli, jeszcze zamek. Znaczy się jakiś dmuchaniec tam jest, ale nie chce mi złapać ostrości. Trudno. No, nie chcę. Trudno, nie to nie. Już chowają wszystkie stragany, większość już jest wywiezione, już skończyli. Jest cisza, spokój. Tak sobie myślę, może uda mi się tutaj nagrać. Tam widzę chyba jeszcze balony są. No, tam jeszcze z balonami. Jeszcze są balony.
No coś mi dzisiaj nie chce łapać tej ostrości. No co za... Nie wiem, czy to widzicie tam. Tam są balony jeszcze. Dobra. A my tu za chwilę sobie usiądziemy i będę nagrywała. No a już tutaj ruch puścili, to już będzie teraz gorzej, bo co chwilę coś będzie jechało i hałasowało. No ale zobaczymy, może się uda jakoś fajnie. Może się na innym tle, nie z tymi bratkami, tylko w tle będę miała pomidory. Zobaczymy jeszcze. Te kwiatuszki są piękne, nie? Też tak myślę. No i witam Was. Właściwie no już Was witałam dzisiaj, ale wieczorem na, no może nawet nie na herbatce, bo nie było nic do picia. Wydawało mi się, że tu będzie cicho, a tam co chwilę coś stuka, rąbie. No bo oni już składają te budy, jak ja to mówię, nie? Te stragany już chowają. Na razie jest taka cisza, mało samochodów jeździ, bo była zamknięta ta ulica, także może nie wszyscy wiedzą, że tutaj już można jechać. No i korzystam z tego. Chciałam nagrywać się z tymi słuchawkami moimi, ale one mi się rozładowały, się ładują teraz. No. Powiem Wam, dzisiaj był ładny dzień, piękny dzień, zwłaszcza rano. Rano było bardzo gorąco. Nawet tutaj widać, że troszeczkę tak mam zaczerwienione, chyba się opaliłam, bo najpierw byłam, wiecie, jeszcze miałam na to żakiecik. No. Było pięknie. W kościele Wam powiem, podobało mi się kazanie i to mówił redemptorysta i podobało mi się. No, fajnie gadał, mówił tak właśnie trochę z życia, troszkę nawiązując, także było mądre takie, ale też interesujące. I widać było, że mówi od siebie, tak. No jest kaznodzieją, widać, że po prostu potrafi mówić kazania. No i to aż była przyjemność po prostu dzisiaj siedzieć w tym kościele. Ja wiem, że nie chodzi się tylko po kazania do kościoła, ale to też jest ważne, bo jak są takie marne kazania, to zniechęcają ludzi. A dzisiaj nam się podobało. No. Pogoda nam się też udała, nawet bardzo smażyło, jak szliśmy w procesji. Tylko na szczęście tam między tymi blokami tam zawsze wieje i tam przynajmniej troszkę wiało i było przyjemniej, bo nawet musiałam zdjąć tam ten żakiecik, bo mi było za ciepło. Tak smażyło słońce. No już coś jedzie znowu. No ale może nie będzie za często jechało. No. Poza tym mam ten aparat teraz tak za tymi kwiatkami schowany, że może tak nie będzie tych szumów. Nie wiem, ja już nie wiem, jak mam ustawiać, bo szczerze mówiąc, wolałabym tutaj nagrywać niż w kuchni na razie, jak jest letni czas. Bo tak troszkę odmiany, troszkę przyrody, trochę tego lata jest, nie? W kuchni to można cały czas nagrywać. Wiadomo, że mi się deszczowo, to tu nie będę nagrywała, bo by mi tu kapało i na telefon, i na mnie. Wprawdzie jest tutaj daszek, ale to i tak zacina. Tu jest bardzo, jak widzicie, wąski ten balkon. Taki płytki, nie jest taki głęboki. Tam jak mieszkaliśmy w tym innym mieszkaniu, czy mieliśmy dwa balkony, to tam były takie dużo szersze, dużo głębsze te balkony. No tutaj tak nie jest, no ale cieszmy się tym, co mamy, nie? No. Także dzisiejszy dzień był fajny. Dzisiaj mamy mniej, dużo mniej Wam pokazałam na straganach niż w zeszłym roku. Bo w sumie stwierdziłam, no nie będę wiecznie w kółko to samo pokazywać, bo co któryś stragan to się potem już powtarzało. I zabawki, i te ciasteczka, to wszystko. Co zauważyłam, że w tym roku nie widziałam, żeby poduchy były. No i takich normalnych kapeluszy nie było, tylko te takie letnie, słomkowe. No Wiki przemierzała, bo ona potrzebuje taki kapelusz na plener. Bo jak będzie cały dzień w słońcu, to żeby jej nie smażyło. Ale jakoś nie umiała się dopasować. Jedne były za szerokie, drugie były małe i zjeżdżały. A niby jedna różnica jednego numeru, nie wiem jak to było. W
Katarzyna się sobie nie dopasowała. Kupiła sobie w Hausie ostatnio, chyba w Hausie, albo w H&M, chyba w H&M. No ale mówiła, że jednak jest luźny, bo ona go przymierzała na spinkę, a jak zdjęła, to jej lata. No ale ja mówię, to najwyżej będziesz miała spinkę założoną. Ważne, żeby się kapelusz trzymał tak raczej mocno tu, bo wiecie, wiatr zawieje, nie jest zawsze powiedziane, że jak jest słonecznie, to nie ma wiatru, nie? Wiatr zawieje i to zwiewa. To zobaczymy, jak ona mewy widzę, albo to są rybitwy. No, nie mogę wam tak pokazać, od razu przekręcić. No. No i tak, pochodziliśmy, trochę tych ciasteczek kupiłam, ale dosłownie z czterech rodzajów po trzy ciastka. No i tak zapłaciłam jeszcze 20 parę złotych za te ciasteczka, no bo powiem wam, że cena ciasteczek w tym roku była 4,50 za 100 gram. 45 zł. To się opłaci bardziej piec, ale to się bardziej opłaci piec, żeby zrobić więcej, a nie po jednym ciasteczku, no po trzy ciastka z każdego rodzaju, nie? No. Balony, pytałam się, bo gdzieś słyszałam, że takie balony są po 60 zł, czy po ileś. U nas były od 15 do 25, o ile się nie mylę. Także myślę, że też nie była wygórowana cena tych balonów. No ja nie kupowałam. Jak wiatraczki, bo to taki stały element. My przez lata kupowaliśmy wiatraczki na balkon, ale teraz wyleczyłam się z tego, dlatego że one pięknie wyglądają. On fajnie wygląda, jak się kręci i tak dalej. Ale on przeważnie szybko mi kwiaty dorastają do tego wiatraka i on jak się kręci, to mi je tnie, te kwiatki, kaleczy. Także stwierdziłam, że no nie, nie będę tutaj brała wiatraczka, żeby mi kaleczył moje kwiatki. A poza tym były w zeszłych latach były po 4 zł, teraz są po 7. No ja wiem, że wszystko idzie do góry, nie? No ale sobie tak myślę, no jeszcze powiedziałam mężowi, jak będą po 5, to kupię, jak będą po 10, to już nie. Było pomiędzy, ale stwierdziłam, że w sumie to on mi nie jest potrzebny. No. Pochodziliśmy i też nie obeszliśmy wszystkich tych straganów. Widzieliście, tam też był kucyk. Woził dzieci na kucyku. No tak wiecie, kawałek w jedną stronę ulicą, drugą stroną się wraca. No i nie wiem, ile tam się płaciło za tego kucyka. Też wam pokazałam kawałek tego niby to wesołego miasteczka. Nie wchodziłam tym razem tam, żeby mi ktoś znowu nie zarzucił, że czyjeś dziecko sfilmowałam i się nie zgadza. No, ale to tylko wam pokazałam, że coś takiego jest. A jeszcze, tak jak mówiłam, na tym placu tej szkolnym tutaj, tej szkoły, która już nie jest szkołą, ten budynek jest już, bo to jest bardzo stary budynek, on tam ma jeszcze nosi ślady ostrzelania na koniec II wojny światowej. I to było ostrzelanie przez radzieckich żołnierzy. Tam te kule są w murze kule. Kiedyś może to pokażę. No, w każdym razie była to było, najpierw była podstawowa szkoła, potem to było gimnazjum. Potem gimnazja zakończyły swój żywot, a ta szkoła też przeszła właściwie w takie ręce. Tam jest fortalika chyba. To jest takie stowarzyszenie chyba, co się zajmuje tam tym schronem, bo tam też jest schron i oni tam właśnie to ładnie odkopali, ten schron. Wyczyścili, wystawa tam jest, nie wiem czy oni zmieniają tę wystawę czy nie, byliśmy tam tylko raz, ale nie wytrzymałam, znaczy poczekałam aż do końca, ale to było okropne, bo tam też i nagrania są, jak był prawdziwy nalot, jak był, jak te samoloty, to wszystko, jak to bombardowanie było, także okropne uczucie. No a poza tym są tam różne pamiątki z tego czasu, nie? Tam wiecie, jak był ubrany tam żołnierz, czy coś takiego, jakieś oznaczenia, tam takie różne wojskowe rzeczy. No a ci ludzie się tym interesują, odkopali to, wyczyścili, no i można zwiedzać po prostu. A w tej szkole to tam są różne teraz pootwierane, tam jest kosmetyczka, fotograf, krawcowa, o ile się nie mylę. Takie różne rzeczy tam są. No.
chyba jakaś biblioteka jest, gdzie się można kawki napić, o ile się nie mylę. No, różne różniste rzeczy. No i siedziba chyba też tej fortaliki. O ile to dobrze wymawiam. Coś mi się wydaje, że coś tam skróciłam, no ale... No, no to tam właśnie na tym placu był... widziałam, stąd widać, takie wielkie dmuchańce. Dokładnie jak tam wyglądało, to tam nie byliśmy, tylko było słychać stamtąd właśnie. Tam zawsze jest coś z mikrofonami, wiecie, no, muzyka i tak dalej, jakieś takie. Często tam jest grochówka, takie, no, typowe takie jakby, można powiedzieć, wojskowe jedzenie tam i tak dalej. Jak to grochówa, nie? No. Ale tam nie szliśmy. No i tak tutaj pooglądaliśmy, kupiliśmy te ciasteczka i przyszliśmy do domu. Potem się wiatr zerwał, troszkę nawet pokropiło, pogrzmiało, no ale to tak, ja myślałam, bo my ostrzeżenia dostaliśmy, wiatr, burza, ulewa, a tu nic, no ale na ogródek już nie pojechałam, żeby podlać te truskawki. Może, no jutro by trzeba tam zjechać, zobaczyć, jak te truskawki wyglądają, podlać je ewentualnie, bo nie wiem, co będziemy jutro robić. Nie mam jeszcze planów na jutro. No, co, może też ma wolne? Chyba, tak myślę, bo nawet go nie pytałam. To zobaczymy, co tam będziemy robić. Być może właśnie zjedziemy sobie na działkę i tam coś poskubiemy, co tam... Ja tam mam dużo roboty, wiecie, na ogródku zawsze jest robota, bo chwasty na okrągło rosną, nie? No, przede wszystkim mam odchwaszczanie, przycinanie tam tego drzewka w rogu, które urosło nie wiem kiedy i nie wiem co, skąd się wzięło. No. I tak. Dzisiaj miałam taki silny ból głowy rano, znaczy silny, on nie był aż taki silny, bo skoro ja dałam prawie iść do kościoła, to nie był taki silny. Ale bałam się, co to będzie, nie? Tym bardziej, że szłam na pusty żołądek, tylko kawę wypiłam i wodę. No bo zazwyczaj jem o tej pierwszej dopiero, no to sobie pomyślałam, to po co ja będę jadła przed kościołem, a potem się będę denerwowała, że coś mi się dzieje. No i byłam zadowolona z tego powodu, bo nawet jak byłam w kościele, tutaj tego bólu głowy nie czułam. Było fajnie, kazanie mi się podobało, nic mi się nie działo. Także byłam zadowolona i jak obeszliśmy tą procesję, powiem wam, że było multum ludzi, bardzo dużo. Z 1000 ludzi to lekko było, jak nie więcej. Masa ludzi było przed nami, ja myślałam, że my jesteśmy na końcu procesji, a się okazało, że jesteśmy w połowie procesji, za nami jeszcze było bardzo dużo tych ludzi. Wiecie, pogoda dopisała, a w zeszłych latach, w zeszłym roku była chyba procesja, ale nie było tyle ludzi. A 2 lata temu nie było, nie? No to może ludzie się teraz zmobilizowali i przyszli na tą procesję. Zresztą już teraz normalnie w kościele. Tylko co się zdziwiłam, my wyszliśmy późno jak na taki dzień, bo to przeważnie trzeba było iść co najmniej pół godziny, jak więcej nawet, żeby sobie usiąść. A dzisiaj wyszliśmy normalnie, tak jak zawsze, 15 minut przed rozpoczęciem. Ja mówię, to już na pewno nie będziemy siedzieć. Ale się okazało, że jeszcze dużo miejsc, tak wiecie, jak się ludzie poprzesuwają, to są miejsca. Na pierwszy rzut oka, jak się wejdzie do kościoła, jest pełno, ale jak się potem ludzie przesuwają, to są miejsca. To znaleźliśmy jeszcze takie fajne miejsce. Tak, w takim, tak jak lubimy. No, jak już potem się msza zaczęła, to już było multum ludzi. To już stali po bokach ludzie. Częściowo ludzie się tam, wiecie, pościskali, poprzesuwali się. Te wolne miejsca się, no, pozajmowały. I jeszcze stali ludzie po bokach kościoła, w nawach. Ale musiało bardzo dużo ludzi być przed kościołem, z tyłu i przed kościołem. Dlatego, że no to skądś się ci ludzie na tą procesję wzięli, nie? A jest taka piękna pogoda, to często ludzie przed kościołem stoją, bo mamy tam nagłośnienie na zewnątrz. To jeszcze z czasów pandemii jest to nagłośnienie, bo wtedy był czas, że można było na zewnątrz tylko na powietrzu robić, nie? Muszę odprawiać. No, to musiało tam być bardzo dużo ludzi, było dużo, było z pompą, tylko dzisiaj orkiestry nie było. Orkiestra za to była na nieszporach. No, a tak nie było orkiestry. Zawsze była ta orkiestra i troszeczkę ona, wiecie, jak orkiestra gra, jest wszystko fajnie.
Tylko że zagłusza ludzi, nie? Nie wiadomo co śpiewać. No. A dzisiaj nie było orkiestry, ale za to coś szwankował ten sprzęt pogłaśniający. Także raz było słychać, raz nie było słychać. No, ja tam już widziałam ten kawałek, co tam wam ponagrywałam z procesji, bo mi zależało nie żeby tam ludzi pokazać czy coś, tylko chciałam te ołtarze wam pokazać, tak mniej więcej jak to wyglądało. No i tam zauważyłam, że też tam śpiewam. No bo ja w ogóle to śpiewam, tylko że po cichu, bo mama mi zawsze mówiła, że ja nie mam głosu, że ja zawsze fałszuję, nie? Mam nadzieję, że wam tam uszy nie powiędły, jak to słuchaliście. No. I tak przeleciało to wszystko. Posiedzieliśmy chwilę i już się robi wieczór. Tak fajnie śpiewa, nie wiem, czy jeszcze będzie burza jakaś. Może burza nie, ale może jakiś deszcz spadnie, bo chmury cały czas jeszcze takie są, takie deszczowe. Tylko że już nie jest tak ciemno, jak przedtem było. No a ptaki śpiewają jak na deszcz, nie? No nie wiem, co to za ptak, musiałabym go sprawdzić, ale teraz go nie sprawdzę na tej, bo was tutaj oglądam. Powiem wam, że już nie mam paznokci. Ten lakier jest jakiś felerny. Wczoraj musiałam jeszcze w nocy znowu kciuka domalowywać, bo mi odpadł. A dzisiaj już czułam rano, jak sząd kościoła, że mi ze środkowego palca, wiecie, jak się tak zadrapałam, to czułam, że on mi się tak od... ten, nie paznokieć, tylko ten lakier oddziela. No to potem starałam się, żeby przynajmniej w kościele jakoś wyglądać, bo wiadomo, że tam nikt nie patrzy na wasze palce. Ale jak czegoś będzie brakowało, to będzie widać to, nie? No. No a w domu mi odszedł ten paznokieć. Potem następny stwierdziłam, że wszystkie je pozdzierałam i będę malowała chyba znowu tym bezpiecznym różowym. Myślę, że ten lakier jest nie tak. Bo bazę używałam tą, co zwykle, tego, ten top też ten, co zwykle, a mi tak oto odskakuje kolorek, jest fajny taki, ale no ja przecież nie będę codziennie albo dwa razy na dzień któryś paznokieć dorabiała, bo to chodzi o to, żeby mieć tam te hybrydy, żeby mieć na jakiś czas i nie przejmować się, że wam się coś starło czy coś, nie? Nie przejmować się paznokciami, a nie, że co chwilę patrzeć, bo coś mi tam odpadnie. No. Zrobię sobie ten bezpieczny, znowu jasno-różowy, blado-różowy kolorek. No chyba, że mi tam przyjdzie na jakiś ciemniejszy, tam to też się w miarę trzymały, ale ten ostatni z semilaka zauważyłam, jest dobry. On jest tam 5 w jednym czy coś tam, także nawet tam topa nie trzeba, topu. I tego, i bazy. No ale ja tym topem i tak robię, bo on się bardziej błyszczy. A ja lubię, jak mi się błyszczy. A tym bardziej, że daje ten, wiecie, ten pyłek taki. No to na to trzeba dać jeszcze ten top. No tak wam tutaj o procesji, tutaj o paznokciach mówię. Z wszystkiego po trochu. No obiad, widzieliście co miałam tych truskawek dzisiaj. Nie robiłam ciasta, nie rozmrażałam. Ale kolację już zjadłam. W sumie kolację, no wiecie, to był mój drugi posiłek dzisiaj, nie? Nie licząc tych ciasteczek, bo to tak zaraz po obiedzie było. No to tam się zjadło trzy ciasteczka. Wiecie, jedno trochę, cztery ciasteczka. Jedno było trochę większe, a i tamte były takie znowu płaskie, małe. Tak na smak do kawki. No. Żeby poczuć, że był odpust. Nie wiem, czy na przyszły rok będę coś piekła. Miałam się te galaretki robić, ale jakoś nie doszłam do tego wczoraj, więc nie robiłam. I też się wszystko odbyło, nie? I tak było jedzenie, bo było i rosół, i drugie danie. Także było okej. Okay. Nie ma co narzekać. No i teraz dalej. Zobaczymy, co tam będziemy jutro robić. Bo na jutro, tak jak mówiłam, nie mam planów. Nie wiem nawet, jaka pogoda będzie. Chyba w niedzielę ma być taki upał. No. Także zobaczymy. To chyba by było wszystko dzisiaj. Nie będę tutaj przedłużać, chyba że mi się coś przypomni. Ale raczej pustkę mam, powiem wam, w głowie. Nie drzemałam po południu. Wcześniej wstaliśmy. Dzisiaj mieliście później ten film. Nie wiem, co się stało, bo ja wczoraj dosyć wcześnie go zmontowałam.
ale musiałam potem bardzo długo znowu czekać, aż mi się na YouTube'a, żeby mi się tam te prawa autorskie zrobiły. Te prawa autorskie się mieliły chyba godzinę. Było już późno, stwierdziłam, że nie będę tak długo siedzieć, bo muszę rano wcześnie wstać. I to nie tylko wstać, ale się będę musiała wyszykować. Nie? Więc zrobiłam tak jak zawsze, że wrzuciłam to, żeby to się zrobiło później na publiczne, zaplanowane. Rano wstałam, dobrze, że wstałam tak przed około 7 chyba. Patrzę, nie ma ani komentarzy, ani nic. No okazuje się, że jest jako prywatne. I dlatego mieliście później. Dobrze, że nie wstałam o 8, 9, bo wiem, że się dużo ludzi już przyzwyczaiło o 6 rano oglądać, ale przy święcie to może nie wstaliście tak wcześnie. No, w każdym razie nie wróciłam się. I nawet jak wcześniej poskładam, wszystko mi się zrenderuje, to potem się mielą te prawa, a w sumie ciągle te same muzyczki daję już tak właściwie dla bezpieczeństwa. Takiego, że wiem, że one są ściągnięte wszystkie z tego, z YouTube Studio, z tej biblioteki, audio biblioteki. Audioteki. No, jakoś tak. Także wszędzie jest napisane, że nie muszę, że mogę bezpiecznie to puszczać w filmach, ale to się ciągle mieli i mieli. No. I staram się, żeby były powtarzalne te muzyczki, żeby te, które często się, te, które często puszczam, nie? A on jeszcze sprawdza, czy tam jest coś nie tak. No. Także mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda teraz to wrzucić i że szybciej mi się to wszystko powrzuca na YouTube'a, żebym po prostu bezpiecznie jutro się znowu rano ukazało. No, bo nie wiem, jutro może troszeczkę dłużej pośpimy, może do tej 7, do tej 8, nie wiem. No bo jutro jest wolne, no chyba, że mąż do pracy, ale nie wiem, czy on idzie. Chyba raczej nie. No, jak będzie fajnie, to sobie pójdziemy na działkę, bo zakupów robić nie muszę. Wszystko, co miałam kupić, to mam. Na niedzielę mam. No jedynie co, to trzeba patrzeć za chlebem, ale to nie wiem, czy jutro ten chleb, czy dopiero w sobotę będziemy kupowali. No. Także jutro właściwie taki dzień świętowania, nie świętowania, bo jakbyśmy poszli na działkę, no to tam sobie będziemy, myślę, żeby tam spędzić mile dzień, ale nie wiem, co na to mąż i Wiki. Wiem, że Wiki po południu gdzieś tam jest umówiona, to by musiałaby albo sama przyjść do góry, albo bym ją podrzuciła, no ale w sumie cały czas chodziliśmy na piechotkę, to że się będzie nie stało, jakby przyszła, chociaż nie. Ona jutro nie pójdzie z nami, bo ona ma projekty. To po prostu będzie się uwijała z projektami, żeby wieczorem wyjść, tak. To my z mężem sami sobie podjedziemy na działkę i sobie tam porobimy. Chyba, że mąż ma inne plany. No teraz mamy 20? Nie, 19. No to jestem o godzinę do przodu, albo nawet więcej niż ostatnie filmy, chociaż wczoraj było później. Bo na tej działce było później, nie? Wczoraj jak się zabrałam za tą robotę, to niby tylko na chwilę, a jednak potem dużo zrobiłam. Zadowolona byłam. No. Dobra, będę już kończyła, bo nie będę niepotrzebnie przeciągała. Mam nadzieję, że taki kadr też Wam się podoba z tymi kwiatkami. Mnie się bardzo podoba. Znowu brateczki weszły, ale są też te lobelie. Dobra, to dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście z nami dzisiaj na tym obchodach Bożego Ciała, tego odpustu u nas parafialnego. No. Dziękuję Wam za to, że byliście, że oglądaliście, że komentowaliście. Teraz jeszcze macie okazję wysłuchać naszych dzwonów na godzinę 7 wieczorem 19. No. Lubię, jak one grają. Tylko przeważnie grają wtedy, jak ja chcę coś nagrać, nie? No po prostu ja nagrywam wtedy, kiedy one mają grać. Tak z tego wychodzi. Dobra, to dziękuję Wam za wszystko i zapraszam Was na następny vlog. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał i następny Wam się też będzie podobał. No. Nie wiem, poczekam, aż to przestanie grać, może co? Fajna melodia. Pieśń fajna. Tak właściwie na wieczór.
No, zagrało sobie. Zapadałam z mroku, ile się nie mylę. No tak akurat na dobranoc. To było tak na zakończenie. No, to wszystkiego dobrego i zapraszam na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.